dziennikarzy specjalnego 64 w każdym podobnym składu Młodzieżowego Ośrodka Terapii Nr. w Krakowie, łączenie Młodzieżowego Ośrodka Terapii Nr. w Krakowie do zespołu szkół specjalnych Nr. 10 w Krakowie oraz zmiany nazwy zespołu szkół specjalnych Nr. 10 w Krakowie na zespół szkół i placówek specjalnych w Krakowie. Prezydenta miasta Krakowa, druk nr. 1147, referuje pan dyrektor Andrzej Adamczyk. Szanowni Państwo, projekt Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zamówienia Młodzieżowego Państwa Radnych, proszę o uwagę, procedujemy druk 100. Ośrodka Socjoterapii nr 1, przykład drugi ośrodek w Krakowie, tym razem przy ulicy Małowskiego 21 oraz założono gimnazjum specjalnego, w tym ośrodku zgodnie z prawem, jak obowiązuje w naszym kraju, nr 84. A następnie włączenie jako do zespołu szkół specjalnych, połączenie zespołu szkół specjalnych nr 10, które razem tworzyłyby zespół szkół i placówek specjalnych w Krakowie. Dziękuję panu dyrektorowi. W tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Nie ma jeszcze Komisji Edukacji, ale są wyzwyczajami. Jest? A to bardzo proszę, uzupełniam. Rozumiem, że pani przewodnicząca jest tu autorytatywną wypowiedzią, że sam głosowałem za, więc tym bardziej podkreślam, ale nie mam tu wpisanego, więc w takim razie są dwie pozytywne opinie Komisji Edukacji i Komisji Polityki Społecznej Rodziny. Bardzo proszę, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę, czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych? Bardzo proszę, pani radna Wasara. Koledzy radni, ja mam tego rodzaju uwagę do projektu tej uchwały. Może nie do samego projektu uchwały, ponieważ jestem oczywiście zadowolona, że tego rodzaju ośrodki powstają w Krakowie. Natomiast chciałam przypomnieć o obietnicy, jaką tutaj na tej sali złożyła pani prezydent Okońska, że ten ośrodek zostanie przeniesiony w inne miejsce Krakowa. A to dlatego, że akuratnie tworzenie ośrodka, co podkreślam któryś raz w rzędu, tworzenie ośrodka socjoterapii dla młodzieży w okolicy dworca, przejścia dla pieszych, gdzie siedzą bezdomni, wydaje mi się, że nie jest najczęściejszym pomysłem. Dziękuję. Dziękuję pani radnej Basarze. Proszę uprzejmie pani radna Patena. Bardzo proszę. Panie dyrektorze, obiecał pan odpowiedzieć dzisiaj na parę pytań, które wczoraj zostały zadane na Komisji Edukacji, ale nie słyszę tych odpowiedzi, więc muszę ponowić pytania. Po pierwsze, proszę nam powiedzieć, jaka będzie subwencja na każdego ucznia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Nie wiemy jeszcze, bo nie mamy w Krakowie, ale wiemy, że w Polsce są takie ośrodki i na każdego ucznia w Polsce taka dotacja, taka subwencja ta będzie taka sama. Jaka jest w przypadku tego ośrodka, bo to jest dzienny ośrodek, i jaka jest w przypadku założenia na dworce narodowej całodobowego ośrodka? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy może, bo to też pan dyrektor miał wyjaśnić od wczoraj, czy może być zespół złożony z zespołu? Bo do mnie osobiście ktoś kwestionował taką sytuację prawną, że dwa gimnazja są w jednym zespole i czy w ogóle taka konstrukcja jest możliwa, jak w przypadku jednego i drugiego projektu. No i jeszcze taka uwaga, jakby, nie wiem jak to nazwać, ale mnie osobiście boli fakt, że jeżeli nie udało się założyć tego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na Lubomirskiego od września 2012 roku, to Państwo uzasadnienie do nowej uchwały przepisali z tamtej, czyli z druku 790, nad którym debatowaliśmy w lipcu, i nie pokusili się nawet o uaktualnienie danych, a mianowicie podanie wysokości kosztów utrzymania ucznia w 2012 roku, bo już mamy 13, w Zespole Szkół Specjalnych nr 10, tylko dalej jest podany za 2011 rok. A zatem bardzo bym prosiła pana dyrektora o odpowiedź na tamte dwa pytania. Dziękuję. Teraz panie dyrektorze, zapytam, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, bo może będą jakieś jeszcze pytania. Jeśli nie, to bardzo proszę panie dyrektorze o przygotowanie się do zadanych pytań.
Może najpierw zacznę od pytania odnośnie danych za rok 2012, że jest została spełniona. Z informacji, którą otrzymuję i mamy Wydział Edukacji, dopiero po 30 marca jesteśmy w stanie podać dane za rok 2012, dlatego w druku są dane z tego roku 2011. Pytanie, czy w Polsce są takie ośrodki? Są takie ośrodki i takie struktury są stworzone. W Warszawie funkcjonuje 7, w Wałbrzychu 1 struktura, w innych miastach w Polsce też. Jeżeli chodzi o subwencje, na wychowanków w NOWie, czyli na, jeżeli mówimy o ośrodku na zespole, przepraszam, który powstałby na Górce Narodowej, na chłopców przypada 56 881 zł rocznie na jednego wychowanka, natomiast w NOSie, który by powstał, przypada 33 617 plus 7756 zł, czyli około 42 tysięcy. Jeżeli mówimy o około 42, 33 600 i 7700, około 42 tysięcy. Myślę, że pan, a to jest tylko na chłopcu akurat, przepraszam, to nie dziewczynki. Nie, 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 mówimy o Górce Narodowej, to jest zespół na wychowankach, na ucznia, którego będziemy tam mieli. Natomiast jeżeli mówimy o losie, który by powstał na Lubowickiego, dofinansowanie jest 7756 zł na rok na wychowankach. Przepraszam, uczy. Dlaczego 24? My w ogóle tworzymy tam MOS, więc nie zamiast 24 tylko będziemy mieć 7 tysięcy. Dlatego, że to nie jest placówka całodobowa. A mówimy o placówce całodobowej i dlatego na Górce Narodowej mamy dużo więcej policzone, bez waga 5P33, czyli 6,5 przeliczenie. Natomiast tutaj mamy pobytu dziennego. Dzieciaki do domu wracają, nie zostają na noc. To nie powinniśmy mówić. I tu są chłopcy i dziewczęta. Ale to mamy dodatkowo jeszcze. Bo to jest druga, jak gdyby. Tak, bo to są dodatkowo, nie. Bardzo proszę, zrozumiecie się. Dodatkowo. To jest nowa jednostka. I jest dopuszczane przez prawo łączenie zespoły. Przy czym na Lubowickiego to nie jest zespół, tak jak tutaj w druku 1146. Gdzie jest zespół placówek resocjalizacji socjoterapeutycznych, bo to jest zespół placówek. Przepraszam, za twój ruch. To jest zespół szkół i placówek specjalnych w Krakowie. Także to jest inna przeszkoda. I prawo jest dopuszczalne, mało tego prawo wymaga, że jeżeli MOS powołuje, to musi być szkoła. Dziękuję. Proszę bardzo, czy jeszcze pani Magda? Bardzo proszę, pani ambasada, oczywiście zapraszam. Bo nie odpowiedział pan chyba na radnej ambasada, ale proszę powtórzyć jeszcze raz, może o to chodzi. Proszę, 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 niech pani. Proszę. Szanowni Państwo, ja miałam obietnicę tylko projekt, natomiast ten projekt zupełnie nie został zaakceptowany przez rodziców. To był problem przeniesienia z chwilą, kiedy likwidowaliśmy absolutnie Szkoła przy ulicy Lubomirskiego, ani nikt z rodziców, znaczy ja się tego nie podejmę, ponieważ przenoszenie tej szkoły to był jeden z pierwszych moich projektów, spotkał się z takim oporem rodziców, że nie widzę możliwości przeniesienia. Jak Państwo wiedzą, problem szkół specjalnych, dzieci z orzeczeniami, to jest tak ostro reagują wszyscy, że tego projektu nie uda nam się przeprowadzić, że on jest pod każdym względem bardzo zasadny. I nie, ja osobiście jestem głęboko przekonana o tym, że nie jest to właściwe miejsce, natomiast przywiązanie do tej szkoły imieniem Mikołaja Świętego jest przywiązaniem tej społeczności. To jest nie do przejścia, także to nie będzie kalencja. Dziękuję pani prezydent. Czy są? Proszę bardzo, jeszcze pani radna Maliszewska, bardzo proszę. Dziękuję
Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Chciałabym zapytać o placówkę na ulicy Witkowickiej 116. Tworzy się gimnazjum specjalne, czyli to jest gimnazjum dla dzieci z orzeczeniami poniżej normy rozwojowej. Tak rozumiem? Specjalne, co ta nazwa zawiera dla mnie, bo specjalne szkoły są dla dzieci, które nie osiągają stopnia rozwoju poniżej normy rozwojowej. W związku poniżej normy rozwojowej jest specjalne, powyżej szkoła masowa. W związku z tym, jeśli w tym ośrodku będą przebywały dzieci z normą rozwojową, to gimnazjum jest również dla nich i na jakiej podstawie prawnej? Dziękuję Pani Radny. Bardzo proszę Pani Rodynę. Szkoły specjalne adresowane są dla dzieci z orzeczeniami. Jednym z rodzajów orzeczenia, Pani Radna, niekoniecznie, nie. Właśnie próbuję to tłumaczyć. Szkoła specjalna jest zaadresowana do dzieci z orzeczeniami o szkolnictwie specjalnym. I jednym z orzeczeń jest orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. I to jest orzeczenie, które kwalifikuje do gimnazjum specjalnego. Tak. Mam nadzieję, że to już Pani sobie uzupełnił. Bardzo proszę, czy mamy jeszcze w tej kwestii jakieś pytania bądź głos dyskusji? Jeżeli nie, proszę Państwa, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin zgłaszania autopoprawek na dzień 19, równie godzina 15 i termin zgłaszania ostatecznych poprawek na dzień 21 lutego godzina 15.